Żartujemy. Pan naprawdę jest odporny na te żarty. Bardzo się cieszę. Z pana coś jeszcze rzeczywiście będzie. A to, że pan się boi i nie przyjedzie pan na pasterkę, trudno, no, no trudno, jakoś to przeżyjemy. Nie, oczywiście nikt pewnie nie zrobi żadnej wigilii w Warszawie, proszę państwa. I trudno, no, no trudno, chociaż tu trzeba jednak, powiedziałem, wszystkich nie wsadzą, proszę państwa. Kiedyś się mówiło, w kupie siła, kupy nikt nie ruszy, tylko muchy. A muchy się załatwi, tak a propos much, proszę państwa. Chciałem wam na dwie rzeczy powiedzieć na samo zakończenie. Otóż wszyscy znacie pszczółkę Maję, pamiętacie? Ta pszczółka, którą tu widzicie z owią Mają, i tak dalej. No i to, proszę państwa, nie wiem, czy ktoś wie, zna historię pszczółki Maji. Otóż tą książkę napisał taki brunatny entomolog, taki facet, który żył sobie w Niemczech, właśnie, nazywał się Waldemar Bonsels i jedna z głównych zdań, których już nie było, proszę pani, nie było, proszę państwa, w tej pszczółce Mai, którą my wszyscy znamy, to pszczółka Maja powiedziała coś takiego: Drogi Boże, uczyń cud i pomóż mi i mojemu ludowi wyjść z naszej niedoli. Otóż w latach 1915-1940 ta pszczółka Maja okupowała czołówki list bestsellerów w Niemczech, a tą książkę Adolf Hitler kazał jako czytać jako lekturę po prostu. Pan Bonsels w ogóle po I wojnie światowej zaczął pisać straszne takie teksty rasistowskie, nie tylko rasistowskie. Był podróżnikiem, zwiedził całą Europę, różne takie inne historie. Ale, proszę państwa, między innymi, jak powstała NSDAP, on wywalał bojówkarzy SA. Nie darowali mu Niemcy tego afrontu. I gdy doszli do władzy, wciągnęli większość jego książek, tych podróżniczych, na listę ksiąg zakazanych. Nie dlatego, że one są, proszę państwa, nie dlatego, proszę państwa, że one są, powiedzmy, takie pacyfistyczne, ale ze zbytniego nasycenia erotyzmu. On opisywał takie różne takie ciekawostki. Ale on napisał, ale nie doczytali się później, że on jeszcze napisał taką ciekawą książkę pod tytułem NSDAP und Judentum, czyli NSDAP i żydostwo, którym podkreślał, nazwał Żydów śmiertelnym wrogiem i tak dalej. Do tego wszystkiego napisał również powieść, w której udowadniał galilejskie, a nie żydowskie pochodzenie Chrystusa. Der Grieche des Itos to się nazywało. Uważał ją zresztą za najważniejszą. I tak się złożyło, że w końcu napisał pszczółkę Maję. No ale się w tej pszczółce Mai, ta taka buntowniczka, która nie chciała żyć od wiecznych układów, która po prostu pokazywała, że ona jest... Nie, tam nie było jeszcze Gucia, zaraz do tego dojdę. Poszła, proszę państwa, i ona tam walczyła z szerszeniami, nie z szerszeniami. Ale tam na przykład Maja dowiaduje się, że pszczoły są najlepszym gatunkiem na świecie i mają bardzo duży, zażywają w świecie wielkiego szacunku, gdyż posiadają odwagę i żądła. No i ona tam w tej oryginale Bonselsa, to ona tam są rozrywane, odrywane różnym muchom, różnym innym takim tym skrzydełka. To jest dość okrutne, proszę państwa, to jest dość okrutne właśnie. I w pewnym momencie tam jakaś mucha nazwała ją głupkiem, więc ona tą muchę rozwaliła oczywiście tym żądłem. Świat owadów tam jest też w tej książce podzielony na te lepsze i na te zdecydowanie stojące niżej w hierarchii, a najniżej są muchy, których i osy po prostu. Osy i pszczółka Maja wypowiada znaną kwestię. Osy to banda bezużytecznych wałkoni pozbawionych ojczyzny i wiary. Proszę państwa, i nawołuje do eksterminacji tych much, tych os i much po prostu. Hitler nakazał po prostu przydatność właśnie w kształtowaniu człowieka nowych czasów, polecił to jako lekturę dla dzieci, żeby było śmiesznie. No i zabronił palić pszczółki Maj. Ale to nie koniec, dlatego że w roku 1924 i 1925 powstał pierwszy film. Zrobił to reżyser Wolfram Juckans, reżyser i biolog z wykształcenia.
Efekty były niezwykle realistyczne, bo w rolach owadów wystąpiły żywe owady po prostu. Niemy filmy wspomagane tablicami opisujące akcję. Również próbowano robić filmy animowane, krótkie na podstawie tego, gdzie muszki miały swastyki na skrzydełkach, proszę państwa. No. Także państwo widzicie, jak było wesoło. Dopiero po roku 70, bo wiadomo, po wojnie to zakwalifikowano, powstało to Niemcy razem z Czechami, zrobili tą słynną, wzorowaną na mandze pszczółkę Maję, jaką my znamy, gdzie wprowadzono gucia, który nie występuje w oryginalnej wersji. Także widzicie, jak fajnie? Widzicie, jak fajnie, proszę państwa. Także to ciekawe są różne, jak to ładnie mówią Rzymianie, habensua fata libelli, i książki mają swoje losy. Warto to znać, to wszystko jest historia. A jutro, proszę państwa, jutro jest dzień Fibonacciego. Nie wiem, czy ktoś pamięta, wie, co to było. To Fibonacci to był taki matematyk włoski, który wymyślił ciąg Fibonacciego. I kolejne wyrazy ciągu nazywane są liczbami. Polega na tym, że pierwszy wyraz ciągu jest równy 0, drugi jest równy 1, a każdy następny jest sumą dwóch poprzednich, czyli formalnie to jest 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 i tak dalej, proszę państwa. Nie wiem, czy pamiętacie państwo, bo zdaje się ta tajemnica z, jak to się nazywała, ten film z Tomem Hanksem, no tym niby... Ten, co badał te w Watykanie, te różne takie rzeczy. Trzy takie filmy były. Nie pamiętam, według Dana Browna ta książka, to tam też ten jedno z tych było zapisane, jedno z tych haseł, tych tajemnic było zapisane ciągiem właśnie Fibonacciego. To tak sobie przypomnę. No. Także widzicie państwo, mamy jutro dzień Fibonacciego właśnie. Ja jutro zapraszam o 8 rano na poniedziałkową audycję poranną, gdzie się trochę pośmiejemy. No, panie Damianie, pan się nie martwi. Pan się nie martwi. Jak będzie trzeba bronić kraju, pan pierwszy przyjdzie do nas tutaj. Jestem pewien. No, spokojnie. Nie anioły i demony, ten przed aniołami i demonami to pierwsze. No nie wiecie. Tu pan Miesiu napisał mi ciąg Fibonacciego. No właśnie o tym mówię. No. No właśnie, z tego ciągu Sasin zrobił kasociąg. Brawo, brawo. Ale nie, nie, pani Aniu. Co tam Fibonacci? Mamy przecież Sasinus, prawda? Kosasinus mamy, sinus tangens, satanges, nie wiem jak to nazwać, proszę państwa. O właśnie, kod Leonardo da Vinci, no właśnie to było. I jeżeli chodzi, to jest ciąg Sasina, po prostu. To jest tak, 0, 70 milionów. Następna liczba... Nikt już nie wie po prostu, to jest plus, minus, nieskończoność. Raczej plus, nieskończoność. Dla niektórych minus, dla niektórych plus, więc trzeba plus, minus, nieskończoność. To taki ciąg. Ciąg Sasinowy, Sasina po prostu. No. Jutro mamy 23, poniedziałek. Wszystkim solenizantom, a więc Adeli, Felicycie, Klemensowi, Amfilochowi, Fotynie, Grzegorzowi, Lukrecji, Michałowi, Orestesowi, Przedwojowi, Syzydniuszowi, wszystkiego najlepszego. Jubilatom też. Co tu mamy? Głęboki upadek prowadzi często do wielkiego szczęścia. Johann Wolfgang Goethe. Fajnie. Święto Wojskowej Służby Prawnej i dzień Fibonacciego mamy jutro, tak jak mówiłem. Zapraszam jutro na 8 rano. Miał pan jeszcze o Guciu. No Gucio to nie, no Gucio powstał dopiero. Mówiłem, panie podróż, Gucio powstał dopiero wtedy, kiedy Czesi i Niemcy wspólnie zaczęli ten temat muzyczny, ten i ta tekla i to wszystko, to dopiero powstało w latach 70., jak się pojawiła pszczółka Maja animowana. Zresztą ona była wzorowana na mandze w ogóle, żeby odróżnić dokładnie to, żeby zapomnieć o charakterach, które Bonsels u siebie wrzucił, po prostu. No, także widzicie. HTTPS70.pl, Sasinator, Sasinator, bardzo ładnie. No. Sasin to liczba pierwsza, bez powtórzeń, nie zgadza się. Czy Sasin to Gucio? Nie wiem, po prostu. Sekret Sasina, a Tekla? Też, to wszystko powstało później, oni wprowadzili te rzeczy po prostu humorystyczne, wzorując to właśnie na mandze, bo oryginalne ilustracje bardzo przypominały właśnie stylistykę narodowego socjalizmu. No tak to jest, proszę państwa. A książka jest dla dzieci, zresztą to, co wydane było w Polsce, to też jest już przeróbka dla dzieci, tak zresztą jak i zawsze jest literaturą dla dzieci, bo Kubuś Puchatek, który właściwie powinien się nazywać Fredzia Fifi, jest nie
aż taki śmieszny po angielsku, bo to jest książka dla dorosłych, czy Alicja w Krainie Czarów, to jeżeli ktoś to chce czytać, to warto czytać Słomczyńskiego, proszę Państwa, bo w wersji Ireny Tuwim jest to dla dzieci spłaszczone.